Napisałem książkę, która nazywa się Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Ukazała się wiosną tego roku w Krakowie w wydawnictwie Charakter. To jest historia o różnych rzeczach, głównie o przedmiotach, a tak naprawdę to jest historia o tym, jak porządkowałem, jak porządkowaliśmy mieszkanie mojej zmarłej matki i różnych wspomnieniach, które z różnymi rzeczami tam zgromadzonymi się wiązały. Parę osób powiedziało mi, że ona nie jest taka do końca smutna. Znaczy, że ja... I to mnie jakoś strasznie cieszy. To znaczy, że okazało się, że to nie jest książka, która została wyłącznie smutek i jakieś przygnębienie swoich czytelników. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Okładkę zrobił Przemek Dębowski, grafik i współwłaściciel wydawnictwa Charakter, który jest... No, ma taką najważniejszą cechę grafika, znaczy jest czujny i potrafi za pomocą bardzo drobnych znaków dużo opowiedzieć. Wydaje mi się, że zrobiło bardzo dobrze. I oprócz różnych innych rzeczy, które pewnie widać na każdej reprodukcji, on zrobił jeszcze jedną rzecz, jedną decyzję podjął, która strasznie mi się podoba, mianowicie ta okładka się brudzi. To znaczy, ta książka nie jest pokryta folią ani lakierem, który sprawia, że nic nie zostaje na niej żadnego śladu, tylko ona po przeczytaniu czy wstawieniu na półkę po jakimś czasie się... No widać to po niej. No, w związku z czym ma tą cechę w naszych starych książek. To znaczy, widać, że jakieś życie na niej ślad zostawia. Strasznie mi się to podoba. Może nawet to, że ona jest taka... podlegająca zniszczeniu, to mi się bardziej podoba niż jej graficzna forma. Jestem grafikiem z zawodu i przez pewien czas pracowałem w różnych redakcjach. Redakcje prasowe to są takie miejsca, gdzie ciągle im brakuje, im, czyli dziennikarzom i redaktorom ciągle brakuje tekstów, a największym pragnieniem jest zdobyć tekst zwykłego człowieka, najlepiej nie wychodząc z redakcji, więc prędzej czy później każdemu grafikowi, fotografowi, ilustratorowi ktoś proponuje, żeby coś napisał, więc nawet nie bardzo pamiętam ten moment, ale zdarzało mi się pisać jakieś krótsze czy troszkę dłuższe teksty już od wielu lat. Później pisałem książki dla dzieci, które przez kilka lat się ukazywały, a teraz zdarza mi się też coś napisać dla dorosłych. Dla mnie jest taką rzeczą, która mnie nie przestaje zdumiewać, że można, zmieniając kolejność słów, układając słowa, w ogóle wywołać jakieś emocje u czytelnika, kogoś rozbawić. Znaczy to nie przestaje mnie to zdumiewać, no, że się pisze, nie wiem, cztery słowa w dymku na rysunku satyrycznym i nagle się okazuje, że ludzie się z tego śmieją. Albo że się pisze jakąś, opisuje scenę, której właściwie nic się nie wydarza i okazuje się, że ktoś inny, kogo nawet nie znamy, wpada w smutek, czy jakoś z nami współodczuwa. No to są jakieś zupełnie oczywiste rzeczy, ale one nie przestają mnie zaskakiwać. Więc ja raczej bym powiedział w ten sposób. Nigdy nie myślałem o tym, co chcę, jaki... Nie powiedziałbym, że próbowałem kiedykolwiek osiągnąć to, żeby czytelnik wpadł w taki czy inny nastrój. Natomiast zastanawiałem się, jakich można użyć słów, żeby jakoś swój nastrój przekazać.